Co myślicie sobie, widząc cztery dziewczyny z saksofonami? Okej. Opowiem wam kilka sytuacji, które nam się przytrafiły. Jeden z pierwszych koncertów w Krakowie. Wchodzimy do klubu, lekko podenerwowane, tak jak dzisiaj. I pierwsze, co słyszymy, o, lalunie przyszły. Sytuacja druga. Rozmawiamy z organizatorem koncertu. Pyta nas, czy zagramy również na paradzie jazzowej. Oczywiście zgadzamy się. No i pytamy, co miałybyśmy zagrać. Na co odpowiada nam, dziewczyny, nieważne, co zagracie. Ważne, żebyście dobrze wyglądały, kabaretki i te sprawy. Trzecia sytuacja, niedawno się wydarzyła. Wchodzimy na próbę dźwięku przed koncertem. No i panowie nagłośnieniowcy, na dzień dobry. A, dziewczyny, tak wyglądacie, że nic nie musicie dzisiaj grać. No właśnie, ciekawy kto z was pomyślał sobie tak samo. Nie jest łatwo nam dziewczynom w muzycznym świecie, który w dużej mierze zdominowany jest przez mężczyzn. Często droga do kariery oparta jest na seksualności. Wiadomo, sukienki, szpilki, jak widać, to nie są nam obce rzeczy, bo to są atrybuty kobiecości. Ale głównie skupiamy się na tym, żeby być jak najlepsze w swojej dziedzinie, czyli w graniu na saksofonie. Do tych przytyków zwykle podchodzimy z humorem, nie komentujemy, raczej pozwalamy przemówić naszej muzyce i zwykle to działa. Muzyka przełamuje stereotypowe myślenie i uprzedzenia, dlatego teraz zagramy dla was O Lady Be Good George'a Gershwina. Właśnie tak przemawia nasza muzyka, a biorą w tym udział, jak widać, cztery różne, odrębne, autonomiczne instrumenty. Chociaż każdy należy do rodziny saksofonów, różnią się bardzo w swoim brzmieniu, barwie, rejestrze. Poza tym, każdy muzyk ma swój własny, indywidualny ton. Zagramy teraz temat znanego standardu jazzowego, I Got Rhythm George'a Gershwina, i pokażemy, jak może się transformować, kiedy jest grany przez każdą z nas. Zaczniemy od sopranu, na którym zagra Asia. Jak słyszymy, jej dźwięk wyróżnia się subtelnością, delikatnością. To jest dobry moment, aby posłuchać barytonu, na którym zagra Paulina. Porównując te oba saksofony, słyszymy skrajnie różne brzmienia. Dźwięk barytonu jest mocny, głęboki, bardzo wyrazisty. Teraz ja zagram na alcie.
czyli Ola. Alt wyróżnia się delikatnością, lirycznością. I posłuchajmy jeszcze tenoru Dorota. Jeszcze inna bajka. Tenor jest bardziej ostry, wyrazisty. Czasami bywa również matowy. Niby ten sam temat, a jednak za każdym razem brzmi nieco inaczej. Każda z nas traktuje go po swojemu. Muzyka oddaje charakter i osobowość osoby grającej i w tym tkwi niesamowita jej moc. Ale sztuka polega na tym, żeby połączyć te cztery odrębne, czasami skrajnie różne światy, w taki sposób, aby zespół zagrał jak jeden organizm. Bo brzmienie kwartetu to nie jest po prostu suma brzmień poszczególnych saksofonów. To coś więcej. Grając razem stwarzamy jakby nowy, piąty instrument, zupełnie inną jakość. Aby to osiągnąć, musimy się bardzo uważnie i czujnie słuchać, dopasowywać, dostrajać dynamikę, intonację, barwy saksofonu. I posłuchajcie. Czy byliście w stanie wyodrębnić każdy poszczególny saksofon? Sądzę, że nie. I to jest właśnie harmonia, do której dążymy i która kosztuje oczywiście dużo, dużo pracy. Ale to nie wszystko, bo oprócz dostrajania, unifikowania brzmienia i instrumentów, we wspólnej pracy dostrajamy też nasze temperamenty i charaktery. A one również potrafią się bardzo różnić. Więc granie zespołowe to nie tylko kreowanie muzyki, to także praca nad komunikacją. I we wspólnym muzykowaniu wypracowałyśmy system, taki skuteczny system komunikacji, który sprawdza się u nas już od 6 lat. To, co przed chwilą usłyszeliście, to nie były tylko słowa, to nie były tylko dźwięki, ale to była przede wszystkim muzyka. Muzyka, która walczy ze stereotypami, która przełamuje te stereotypy. Muzyka, która powoduje, że nie trzeba używać słów, żeby wypowiedzieć swoje emocje i myśli. Jak również muzyka, która jednoczy i powoduje, że jesteśmy tutaj przed wami, że nie trzeba używać języka po to, żeby się doskonale zrozumieć. Przed wami dzisiaj wystąpiły Asia, Ola, Paulina, ja jestem Dorota. Było nam bardzo miło tutaj być z wami, zespół Saksofonarium, i na koniec też damy przemówić muzyce. Będzie to utwór Ilio Volante, American Feeling. Dziękujemy. Thank you.